No cześć, ja jestem Nojan, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na seans. Pogadam się trochę na temat gry Total War Rome Remaster i z gry mówię, że będę opowiadał o zawartości wersji zremasterowanej, zatem nie będę się odnosił bezpośrednio do założeń pierwszego Rzymu, tylko faktycznie o tym, co jest nowe. No to tak, mam już ze sobą kilka ładnych godzin gry i jestem w stanie przedstawić odczucia, jakie mi towarzyszyły ogrywając ten tytuł. Zacznijmy od tego, że jestem zupełnie nowym graczem w Total War Rome 1, bowiem przed remasterem w niego nigdy nie grałem, dlatego też mogę mieć nieco inne spojrzenie na tą grę niż osoby, które uprzednio grały w oryginał, bo tak naprawdę czuję, jakbym dostał zupełnie nowego Total War'a na tacy. Ale okej, skupmy się na tym, co faktycznie Rome Remaster sobą oferuje i prezentuje. Jaka jest różnica wobec oryginału i czy ta gra jest warta swojej ceny? Po pierwsze, pamiętajmy, że to jest remaster, a nie remake, a jego założeniem jest przede wszystkim odświeżenie oprawy audiowizualnej. No i można powiedzieć, że projekt spełnia swoje założenia. Faktycznie gra wygląda dużo ładniej, jednostki są dużo ładniejsze, mapa kampanii również. Co prawda osoby dobrze znające serię Total War od razu zwrócą uwagę, że tekstury wody pochodzą z gry Total War Saga Troja, więc niespecjalnie twórcy się nad tym napracowali. Jeśli chodzi o mapy bitewne, to tutaj nie ma szału, są zdecydowanie za małe, a tekstury i jakość nie powalają. Wprowadzono zupełnie nowy interfejs, zbliżony do nowszych odsłon Total War, którego oprawa graficzna, no jednym co prawda nie pasuje, ale tutaj nie chodzi o jego wygląd, tylko o usprawnienia, jakie faktycznie wprowadza. Dodano bardzo szczegółowy opis miast, od teraz możemy przejrzyście zobaczyć, ile dana osoba generuje dochodu i z czego ten dochód się składa. Jest to bardzo wygodne i bardzo fajne. Również pojawiła się mechanika alertów, znana z Warhammera, która nam przypomina o tym, że zapomnieliśmy wykonać daną akcję, na przykład przemieścić armię lub ruszyć agenta. Co więcej, dodano nowe rozwiązania, chociażby system kupców, usprawniono nieco sztuczną inteligencję oraz zmieniono balans. Więc już teraz można powiedzieć, że projekt dostarcza więcej zawartości niż można byłoby się spodziewać. Okej, odniosę się teraz do kwestii bardziej technicznych. Zacznijmy od tego, że grę można uruchomić na wysokich rozdzielczościach i skorzystać z potencjału naszego sprzętu, czego zdecydowanie nie można było powiedzieć o pierwowzorze. I jak już jesteśmy w temacie kwestii technicznych, to warto wspomnieć o optymalizacji i wymaganiach, jakie ten tytuł ze sobą niesie. Wiele osób uważa, że są one zdecydowanie zawyżone, ale ja osobiście się z tym absolutnie nie zgodzę. Nie zapominajmy, że podstawowy ROM 1, choć tragicznie, na najnowszych komputerach i był niemały problem z uruchomieniem go na Windows 10. Więc ja osobiście, mając sprzęt klasy średniej, a w zasadzie to już bardziej niski jak na obecne czasy, nie mam żadnego problemu z wymaganiami i gram na ustawieniach wysokośrednich z zachowaniem płynności, więc kompletnie nie narzekam. Kolejną bardzo ważną kwestią, jaką poprawia nasz remaster, jest sterowanie, które było zdecydowanie ogromną zmorą pierwowzoru. Oczywiście zostało ono zaimplementowane z najnowszych Total War, więc tu też widać, że twórcy za bardzo się nie napracowali. Idąc dalej, wspomnimy o szeroko pojętych opcjach dostosowania sobie gry. Przytoczę kwestię interfejsu, bowiem możemy zmienić jego wielkość. Również możemy sami dokonać wyboru założeń, które chcemy widzieć w wersji zremasterowanej, a które w wersji oryginalnej, dawnej. Dla tych, co nie wiedzą, to przy zaczynaniu nowej kampanii, klikając w zębatkę w prawej górnej części ekranu, uruchomimy menu rozwiązań, gdzie możemy właśnie sobie to dostosować. Wracając do grafiki, niektórzy narzekają na zbyt kolorową mapę kampanii, ale to również można sobie nieco dostosować, zmniejszając tak zwaną żywiołowość mapy kampanii, a z angielska mówiąc Campaign Map Vibrance, co sprawi, że kolory nie będą aż tak intensywne. No właśnie, z angielska mówiąc, god damn it, bo w pakiecie nie ma języka polskiego. Kompletnie nie rozumiem dlaczego, skoro w podstawowym ROM 1 był, a przecież zmian tekstowych jest stosunkowo niewiele. Zdecydowanie jest to ogromnym minusem projektu i całe nadzieja w moderach, że przeniosą lokalizację językową z oryginału na remaster. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. A propos moderów, to poczyniono znaczący ruch w tej kwestii, bowiem dodano warsztat Steam dla ROM Remaster, co sprawi, że instalowanie modyfikacji będzie dużo prostsze i dużo przyjemniejsze niż dawniej. Co prawda, oryginalne mody nie działają na remasterze, ale już po kilku dniach powstaje ich cała masa. Z ciekawszych wydaje się być mod pod nazwą Barbarian Invasion Naval Battles, wprowadzający bitwy morskie. Tak, bitwy morskie w ROM 1. Może nie są one najlepiej zrobione, ale mod został zamieszczony ponad godzinę po premierze gry, więc totalny szacun dla jego autora. No i możemy się spodziewać wielu zacnych modyfikacji, które z pewnością z czasem zagoszczą na warsztacie Steam.
Okej, omówiłem mniej więcej zawartość produktu, ale pytanie, za jaką cenę to wszystko? Zdecydowanie za zawyżoną. Otóż osoby nieposiadające oryginału muszą zapłacić aż 110 polskich złotych, natomiast dla osób posiadających oryginał cena jest o połowę mniejsza. Jest to, no nie ukrywajmy, skok na kasę, bo z pewnością zremasterowanie tego tytułu nie wymagało jakiegoś ogromnego wkładu pracy, dlatego według mnie cena powinna być dużo niższa. Także podsumowując, Total War ROM Remaster oferuje znacznie usprawnioną rozgrywkę z dużo ładniejszą oprawą graficzną, jednocześnie pozostając przy dawnym klimacie i założeniach gry. Ale jednak gołym okiem da się dostrzec, że przy wielu aspektach twórcy się zbytnio nie napracowali. Pytanie, czy warto kupić ten tytuł? Jeśli cena wam nie przeszkadza i jesteście w stanie przymrużyć oko na fakt, że do wielu rzeczy autorzy podeszli lekką ręką, to będziecie zadowoleni. Ja osobiście nie żałuję zakupu i również polecam się zainteresować osobom mogącym pozwolić sobie na taki wydatek. Jeśli dla kogoś ten film jest niewystarczający, to zapraszam do oglądania mojej serii z ROM Remaster, jaką obecnie prowadzę na kanale. Warto też wspomnieć, że grę zawsze można, znaczy nie zawsze, że grę można zwrócić na Steamie, jeśli nie spełnia naszych oczekiwań, oczywiście o ile nie rozegraliśmy więcej niż 2 godzin gry, bo wtedy z automatu nasze zgłoszenie jest odrzucane. Zatem ja osobiście uważam, że Total War ROM Remaster jest dobrym tytułem. I tak, można mu wiele zarzucić, że twórcy polecieli na łatwiznę, że niektóre rzeczy można było zrobić dużo lepiej, że niektóre jeszcze dodali na siłę. Natomiast niezaprzeczalnym jest fakt, że gra dostarczy wam dziesiątki, o ile nie setki, godzin naprawdę fajnej, zacnej rozgrywki. Więc piszcie proszę na dole w komentarzach, co ty myślicie, czym dla was jest ten tytuł, czy gra jest warta swojej ceny. Z pewnością wiele osób podzieli moje zdanie, że cena jest jednak zawyżona, ale koniec końców uważam, że jest to naprawdę udana produkcja i pytanie, czy możemy spodziewać się kolejnych gier z cyklu remaster w grach Total War. Jest to raczej mało prawdopodobne, bo twórcy zadeklarowali, że nie planują innych remasterów, ale kto wie, jeśli ten tytuł się dobrze przyjmie, jeśli znacząco wypełni ich sakwę, no to z pewnością można się spodziewać, że i Medieval 2 zostanie w przyszłości zremasterowany. Także zapraszam do oceny filmu, zostawiania komentarza oraz subskrypcji na kanale. No i również wpadnijcie do linku w opisie, Facebook, Discord. Z mojej strony to było na tyle. Hej, cześć, dzięki za uwagę i do następnego. Trzymajcie się.